Dzień dobry, siwy Fedor, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zwariowana pogoda. Słuchajcie, wczoraj jeszcze był śnieg z rana, w nocy padał śnieg, a dzisiaj mamy plus 12 stopni. Jest godzina 6:40, wieje przepotężny wiatr we Wrocławiu. Wody w bardzo takim trudnym stanie, jeżeli chodzi o Odrę i też o kanały. Do tego no, trzeba przed tym wiatrem się chować, tak? Dlatego podobna taktyka do tego, co było rok temu. Jadę z Kamilem, z którym nigdy wcześniej nie łowiłem, poznaliśmy się na Monopolowej. Jedziemy na Cegielnię, to jest staw na Stabłowicach we Wrocławiu. Pamiętacie może taki odcinek, że bardzo dużo płotek złowiłem z Grześkiem i też złowił 41 cm okonia na Federa, tak? Więc no, okonie są tam przepotężne. Wiem, że jakiś czas temu były tam zarybienia, podobno puścili karpie, takie wiecie, no kroczki, liny, karasie. Do tego no, ta woda jest bardzo głęboka, jest to dosyć duży staw na Stabłowicach i do tego pamiętam swego czasu, jak przy mnie taki pan wyciągnął na tyczkę karpie około 10 kg, więc naprawdę ta woda skrywa cuda, aczkolwiek będzie się delikatnie, przypomnę mi się dosyć cieniutkie, bo 0,11, ja będę tu startować. Zanęta Phoenix, taka Sweet Brown, ona jest chyba z mączkami rybnymi, plus troszeczkę Wonder Blacka, dosłownie garstka tego Wonder Blacka i ziemia. Mam okotkę, mam pinkę, mam do tego gnojaczka 15 sztuk dokładnie tylko i wyłącznie na haczyk, no i troszeczkę kapkę Jokersa. Słuchajcie, jeżeli byśmy dzisiaj łowili płotki w tempo, byłbym szczęśliwy, a jeżeli byłby jakiś przyłów w postaci właśnie nawet karasia, to byłoby też super. Staw jest bardzo ładny, dookoła jest, o czym kiedyś wspomniałem, ścieżka taka, gdzie można sobie spacerować, do tego jest regularnie zarybiany. Z wyjeżdżaniem ryby z tej wody, to wiecie jak to na stawach PZW. Jedyne co dzisiaj jest mankamentem, to takim właśnie, że ten wiatr przyniesie nam też deszcz i ten deszcz ma być dosyć mocny, więc mam nadzieję, że chociaż do tej 10, tak prognozują pogody, ma być w miarę ok, to chociaż te 2-2,5 godziny połowimy spoko, a potem no, ma być no niestety słabo. Oby się to odwróciło, bo w pełnym deszczu siedzieć, a do tego nagrywać jest bardzo, bardzo ciężko. Życzcie nam powodzenia. Mi się wydaje, że będzie fajnie. Ja dzisiaj wziąłem pikery 3-metrowe, szczytówki półuncjowe, więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się tutaj pobawimy. No tak, pokazuję tutaj 11,2 stopnia, więc naprawdę jest bardzo ciepło. Zobaczcie, ta pogoda jest no, zwariowana. Tak jak mówię, wczoraj we Wrocławiu i w nocy padał śnieg, leżał śnieg na Wigilię we Wrocku, bo mamy dzisiaj pierwszy dzień świąt, a już koło chyba 10, koło południa od razu odwilż, wszystko się roztopiło, nie widać nic, a wczoraj było kilka centymetrów. Dobra, więcej nie gadam, do zobaczenia, widzimy się nad wodą, yo! No i dzień dobry, słuchajcie, zaczęło nam padać. Miało padać później, a teraz już zaczął padać taki kapuśniak. Ale pokażę wam co i jak. Tutaj jest mega, mega prosto, czyli Phoenix z Wonder Blackiem. Do tego trochę ziemi, trochę gliny, nic więcej. Tutaj mam przydaśki, rozpraszacz tam wodę, żeby sobie palce obmyć. Stoper, wypychacz. Dzisiaj będę łowić na te koszyki. O, nie na ten, na ten. Czyli open window. Zaraz sobie jeszcze zanęcimy. Mniej więcej 26 metr, 9,5 sekundy opada, gruntem jest 17,5 gramowy. Mam tutaj troszeczkę Jokersa, trochę ochotki, pinki. Pinka się tu dobrze w miarę sprawdzała, jak byłem z Grześkiem, nawet chyba lepiej niż ochotka. Mam nawet kukurydzę jeszcze, w razie czego. No i co? A, latarkę można już ściągnąć z głowy. Jest plus 10 stopni. No ale pada taki kapuściak niefajny. Wygruntowałem się, nęcimy, lecimy. No widzicie, teraz nie pada. I tak będzie dziś.
i się w kółko. Proszę? Ostatnio nie jeżdżę bez nagrywania, zawsze nagrywam. No, jakoś tak wychodzi, że... Jejku, ale teraz ten wiatr się zmienił. A to jest cieplutko. Cieplutko, z plus 10, no. Rozproszymy sobie tego Jokersa. 17,5-gramowy... Taka bombeczka opada 9,5 sekundy. A Kamil łowiący koło mnie 30-gramowy ciężarek gruntem już opada około 7 sekund, więc podobna mamy głębokość. Co? Tak naprawdę odpinam sobie to, ten gruntomierz i będziemy, kurde, nęcić koszykiem 40-gramowym. O takim dokładnie. Będę łowić na taki. A zanęcę tymi tylko 3 koszyczki. Łowili się pikerem. To jest piker 3-metrowy z półuncjową szczytówką. Mam jeszcze ochotkę w bardzo dobrym stanie. A tych ochoteczek też sobie tutaj troszeczkę, tak tylko damy kapkę. Mówię, tutaj są liny, tutaj są karasie. Podobno to tutaj wrzucili do wody. Więc zobaczymy. No. A jak będę łowić płotki, będę też szczęśliwy. Albo może nas woda zweryfikować i możemy nie złowić nic. Nie dobijam tego za mocno. O, takie coś. I lecimy do wody. Tu po drugiej stronie. Zobaczcie, jak ta wędka pracuje fajnie. Jest dobrze. Po drugiej stronie już miałem punkcik. Dobra, na taki daszek. Taki komin. 3 koszyki. I łowimy. Jeszcze opada, jeszcze opada. O, i dopiero teraz. Super. O, cześć Konstantin. Przyszedł mój wybawca. Mój pułkowy wybawca. Cześć, cześć. Cześć. Dopiero zaczynamy, rozkładamy się, wiesz? O. No. I co, będziesz łowić, czy nie? Będzie. Tak? Zobacz sobie jedno miejsce tam. Aha. Albo zobacz sobie jedno miejsce w prawo, bo w prawo też jest miejsce. No, ale to na spokojnie sobie zobacz. Pierwszy raz tu jesteś? Tak. Tak? I trzeci. Dobrze, że nie straciłem koszyka, bo zapomniałem zapiąć agrafki. Ostatnio cały czas łowię na te haczyki prostone 18 N20. 0,11 przypon, taki fajny, uniwersalny haczyk mi się wydaje. A teraz nie, fortunnie zawiało w twarz. Te chmury nie za ciekawe. Naprawdę dzisiaj jak nam nie będzie padać, to będę najszczęśliwszy na świecie. Herbatka wiśniowa. Zakładamy przypon i jedziemy! Z tymi płoteczkami. Fajnie, jakby jakiś przyłów był. Na razie zaczniemy na dwie pinki. Przypon taki z 70 cm. No, te płotki lubią w toni przechwycić. O, zobaczymy. Oglądałem swój odcinek ostatni sprzed, no, sprzed roku praktycznie z Grzesiem i początek miałem taki dosyć słaby, później mi się fajnie powkręcały te płocie. No, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Zaczynam, panie Kamilu. Pierwszy rzut. No, ciekawy jestem, czy coś tutaj się dzisiaj wydarzy, bo ta pogoda tak świruje. Nie mam też kompletnie pojęcia, z której strony oni zarybiają, czy z tej, chyba tam po tamtej stronie, czy przy, chyba to się nazywa karpiodyl, czy coś takiego. Oni z tej strony zarybiali zawsze, czy z tamtej? To kiedyś z tamtej zarybiali. No. No, bo tam jest taki zjazd dobry do nadwody, nie? No. Pamiętam swego czasu, jak tu pstrągiem zarybiali, to potem to było czarno od ludzi, to się bili o te ryby. I znowu pada. Wiesz, to też jest tak, mi się wydaje, tak na logikę, że jeżeli zarybiali, dajmy na to, z drugiej strony, a to najbardziej prawdopodobne, to ta ryba mogła też tam od razu stanąć w miejscu, nawet się nie rozejść po tym stawie, nie? Tak, dokładnie. No jak tu zarybiali koło miesiąca temu, to tak jak mówisz, ona się już mogła właśnie przyzwyczaić, bo pstrągiem jak zarybili, to od razu można było chyba łowić. Z
Słuchajcie, było pierwsze branie po 16 minutach, ale niestety wyciągnąłem tylko łuskę. Nie wiem, jak to się stało. Coś się tam zakręciło już, można powiedzieć, w polu łowienia. Pamiętam, że jak z Grzesiem tu łowiłem, to też troszeczkę tryban nie wcinaliśmy na haczyku 20, później trzeba było przejść na 16. Tu mam 18 z cienkiego drutu. Mi się wydaje, że to będzie odpowiednie. Daję 3 ochotki, 1 pinkę. Na samą pinkę na początku nic nie reagowało, ale wydawało mi się, że one po prostu musiały tutaj troszeczkę podejść, prawda? To też nie jest tak, że one od razu gdzieś tam pewnie stały i zareagowały. Coś się tam sprowokowało. Czyli coś, no mieszanka. Ona jeszcze się zahaczyła jak zwykle. No, dobra. No, to tam wiesz. To jest bardzo śliska branża, wiesz? Bardzo niepewna, bardzo śliska. Często się coś zmienia. Sobie jeszcze poprawię, bo lekko źle wpiąłem drugi skład. Jest. Mam rybona. No na piekarku to jest, kurde. To nie będzie najgorsza ryba, chociaż nie wiem, bo ja na tym piekarze tak dawno nie łowiłem. Cały czas ostatnio wędka 3-6, to ona się inaczej zachowuje, nie? Ty, co to? Ja już tu chyba podbieraka użyję. A nie płoci, to taka... Tak się lekko wystraszyłem przez moment. O, ale fajna. Hehe, takie płocie to już mogę łowić. Dobra, taka fajowa już nawet. A zimna? Łeno, panie, 23 cm. Zobaczcie. 23. Hopsa. No to jedziemy. 3 ochotki, 1 pinka. Ale branie ładne było, fajne. Tylko zastanawiam się, dlaczego na takich stawach jak tutaj, może wy widzowie będziecie wiedzieć, nie rosną te płocie takie jakieś takie duże, nie? Tu się kiedyś łowiło na pęczak właśnie takie 23, 20, 25 to już były mega duże. I dlaczego nie ma tych 30 plus na przykład, nie? Na takich stawach. Dlaczego one, mając tyle jedzenia, tyle pokarmu, one jakoś nie rosną zbytnio? 3 ochotki, 1 pinka. No i też chciałem bardziej na letnio się ubrać, bo jest plus 11, ale tak odczuwalno mi pokazywało z 4 stopnie. Jest druga. Kurde, ale na pikerze to jest zabawa. No. Nie no, śmieję się. O, ale fajna. Ty, znowu taka fajowa. Yeah. Ale mają te czarne kropki niektóre, czyli to są te takie pasożyty chyba, nie? Tak, czarne kropeczki przy gębie ma. Ale się cieszę. Już może padać. W to nie próbowało przejąć, ale nie trafiło. W tym momencie warto, moi drodzy, poczekaj dosłownie z 30 sekund, nie więcej według mnie, przesunąć zestaw i zobaczyć, czy ona zaatakuje. Jeszcze tam lekko dobiało, ale nie trafiło. Ale fajnie, kręciło się. Nawet powiem ci, że wziąłem kukurydzę, żeby potem może zobaczyć, wiesz, gdzieś tam po 2 godzinach łowienia, czy... Chociaż na tą porę roku... No, wymęblone wszystko. Potem na tą porę roku to chyba nie jest za dobry pomysł. Powiem ci, że jak wtedy Grzesiu tutaj przyhaczył tego konia 41, to nam się tak kopara cieszyła. No, no kurde, 41 to on z tej wody to chyba pamiętał... Pamiętał wojnę, się śmieje. Na razie dwie płocie ponad 20 cm. Ale był strzał.
Znowu deszczek zaczął padać. Jest trzecia. I to też taka ponad 20. Na razie wszystkie jeden rozmiar, takie ponad 20. Konstantin, łowisz czy nie łowisz? Zobaczcie, wszystkie powyżej 20 cm. Jest kolejna. O Jezu, ale zaczęło padać. Łowię prawie półtorej godziny. Na koncie 7 czy 8 płoci. Teraz założyłem sobie dwa białe robaki z ciekawości. Brania są, można by tutaj odławiać te ryby naprawdę w tempo. Ale zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, jaka jest pogoda. Cali mokrzy. Na półce też się już nazbierała woda. No ale co, no trzeba walczyć. Tu jest Konstantina półka. Też na ciemno. Ciemna zanęta. I na pinkę? Tak. Na pinkę. I tu naprawdę biorą płocie, słuchajcie, 20 do 25 cm. Konstantin mówi, że jak są brania, to może padać. A to takie brania. A to jest leszczyk. O, pokaż go tu. No, tam Kamil też dwa miał. Tu kiedyś były piękne leszcze, takie 50-60 cm. I zobaczcie. To taki zestaw, 50 gramów, Preston Hex Mesh XL, na feeder gumy. No. Biegaczek Drennan Acolyte 14. Dwie pineczki na haczyku. No. I duży koszyk, no duży. Duży. Czyli muszą zjeść. Prosty mecz. To tak. 26 metr. No, to tak blisko. Tak. Tak? No, Konstantin mówi, że jest zadowolony. Bardzo. Zobaczcie. Płoteczka. Ale fajne te płotki takie są. A nie, to płotka, płotka. Płoteczka. Ale patrz, jaka ładna. Zobaczcie. O, zobaczcie, to są płocie. Wrocławskie płocie. Z cegielni. Śliczna. Merry Christmas. Już bierze, już siedzi. Dobra, dawaj, Konstantin. Ale właśnie długo czekasz, nie? Długo czekasz, a ja to taki niecierpliwy na kolanie siedziałem. Niecierpliwy, a to trzeba, kurde, odczekać swoje. Fajna szkoła. Ja jestem za bardzo niecierpliwy. O, to jest lepiej. Nie dziurzy. Kamil jest. Poszliśmy pogadać do Konstantina. Kij w wodzie. I mówi, że nie może oderwać od dna. Jest karpik. Mówiłem, że to są te karpiki. Albo lin. Patrz, lin, jaki piękny. I co miałeś na haku? Na haku? No. Trzy ochotki i pinka. O, zobaczcie. Widzicie? PZW zaprasza. Zobaczcie. Konstantin szczęśliwy, bo łowi ryby. Jak zwróciliście uwagę, tak dłużej czekał. Ja tak na tym kolanie taki niecierpliwy. No bo weszły fajnie w tempo przez moment te płocie. Jedną za drugą przecież ciągnąłem. Potem tak naprawdę mi wszystko siadło. Konstantin łowi cały czas. Zobaczcie, mnie teraz nie było, no dobra, z 10 minut ochotka podpięta pinka i nawet nic kompletnie.
Ale jak zwróciliście uwagę, Konstanty miał duży koszyk. Ale chyba trzeba będzie tak zrobić, żeby przejść na ten większy koszyk, więcej podawać tego papu. I zobaczymy. Dobra. No i co? I łowi też na same pinki, tak? Trzeba podawać więcej tego jednak papu. Przestoju cali, można powiedzieć, mokrzy. Impregnowałem kurtkę ostatnio. Mam nadzieję, że pod spodem wszystko jest git. No dobra, to też założę ten 40-gramowy, czy taki większy koszyczek. Będę więcej tej rybie podawać. Jeżeli ona potrzebuje więcej, to proszę więcej. 3,5 godziny za mną, jak na razie tylko 7 płoci. Miałem przed chwilą fajne branie, ale niestety w tonie mi wzięło, można powiedzieć, wymemłały tylko robaka. Ilościowo mam podobnie tam z Kamilem, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że złowił piękne golina i to jest znowu taka kropka na D. Ostatnio była piękna, rok temu złowiliśmy pięknego okonia, Grzesiek złowił, a teraz no tutaj Kamil fajnie. Konstantin też jest bardzo zadowolony, bardzo fajnie kija mu zabiera na tych płociach i leszczykach. Ja leszczyka zero. No i co, zobaczcie, no taki jest klimacik. Jest naprawdę spoko. Tutaj za plecami to wygląda tak. Nie jest źle. Ogólnie taka miejscóweczka, można powiedzieć, troszeczkę w mieście. Znaczy, wiecie, Stabowice to nie jest takie stricte miasto. Dosyć mocno rozwinięta dzielnica. Ale klimat taki jesienno-zimowy, tu jest fajnie połowić, bo w lato, no wiadomo, tu jest tu już trochę taki rock and roll, dużo, można być imprez, dużo biegania, dużo piesków i tak dalej, i tak dalej. Dobra, donęcam 5 koszykami, rozproszę sobie tego jokersa, żeby jakieś może życie znowu się tam obudziło. Słuchajcie, kiedyś tutaj takie rybki to były malutkie, teraz są, no są cały czas malutkie, ale kiedyś tutaj się łowiło nawet półmetrowe leszcze. Ale spoko, fajnie, że wpadł w tamtą stronę Janek, jeszcze przed donęceniem. No kochani, zobaczcie, godzina 12 równiutko wybiła i słoneczko wyszło. Donęciłem się 5, aby to był dobry prognostyk. Niech coś jeszcze weźmie, nie? Ale i tak nie jest źle, jest spoko. Słuchajcie, już się zwijałem. Tak naprawdę, bo mówię, wystarczy, jest posucha. Patrzę, zwijam się, kij telepie 24 cm. No piękna pociuszka. Fajnie, bo tu też są kosze takie na śmieci. Naprawdę zadbany staw. My się zmywamy. Pomalutku. Czy pomalutku? Zmywamy się do domu. Już po wędkowaniu. Tutaj sobie jeszcze pogadaliśmy przy samochodzie z Kamilem i z Konstantinem. No ja z Kamilem mieliśmy mniej więcej po 10 ryb. Tak samo jak szybko mi weszły te ryby, tak samo szybko poszły. Złowiłem 7 płoci, a 3 godziny praktycznie przesiedziałem. Co z jedną płocią i z dwoma leszczykami. Odskoczyły mi te ryby. Nie rozumiałem tych ryb i tak muszę powiedzieć. Kamil złowił piękną płoć, Kamil złowił pięknego lina, przepraszam, 38 cm. Naprawdę no, kapitalna ryba tutaj, bez dwóch zdań. No ten lin jest, proszę ja was, z zarybieniówki, bo tutaj się dowiedzieliśmy od pana, który nas odwiedził nad wodą. A Konstantin, słuchajcie, złowił około 25 ryb. Same płocie i same leszczyki. I łowił w stosunku 2 do 1 glina na korzyść zanęty. Zanętę używał z trapera, tą czekoladową płoć. Widzicie, i trzeba też powiedzieć i zauważyć, że Konstantin łowił na duże koszyki. To jest też bardzo ciekawe. Ja tutaj na open window'a się stawiam ostatnio na niego, a Konstantin postawił na te duże koszyki. Mówi, że głównie tymi cały czas łowi i on ma naprawdę bardzo dobre wyniki i na zawodach, i też na prywatnym wędkowaniu, więc kolejna nauka, kolejne jakieś wnioski i kolejne jakieś takie, wiecie, fajnie, bo jak łowicie w 3 osoby, to każdy ma jakieś swoje podejście, każdy ma jakieś swoją taktykę i możecie sobie wtedy uzyskać odpowiedź, która jest najlepsza. Chyba tyle tak naprawdę. Było bardzo miło, bardzo sympatycznie. No troszeczkę tego deszczu było, ale na szczęście później odpuścił, więc chłopaki byli zadowoleni, ja też byłem zadowolony, mimo że troszeczkę zabrakło później. No myślałem, że chociaż z 20 tych płoci tu wpadnie, ale dobrze, że było tyle, ile było. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!